Cześć, witajcie. Z tej strony Piorun Elektryk, zwany tak na YouTubie, a tak naprawdę Piotr Jałocha. No, jest 20. Obudziłem się, bo miałem znowu po prostu sen się powtórzył. Nie chcę to powiedzieć teraz, bo ja traktuję moich widzów poważnie, traktuję was poważnie i chcę wam to powiedzieć. Niestety sen się powtórzył w mojej miejscowości w Celestynowie. Opowiem wam na czym sen polegał. Sen polegał na tym, że otworzyłem po prostu oczy i stałem u siebie na ulicy. I powiem wam tak, no niestety, no nie powiem, że było to coś fajnego, bo najgorsze się po prostu potwierdziło. No ten sen miałem w 2016-19 roku i teraz znowu się powtórzył. Co się dzieje? No otwieram oczy i stoję na ulicy u siebie, a wszystkie domy wokół, las, wszystko płonie. Dosłownie. Wszystko płonie i powiem wam szczerze, że jak widzę, co się dzieje obecnie na świecie, to czuję, że zaraz dojdzie do takiej rozpierduchy na świecie, że powiem wam szczerze, dojdzie do takiej rozpierduchy na świecie, że obie wojny światowe, wojna w Wietnamie i wszystkie konflikty, jakie były do tej pory, to są niczym przy tym, co teraz się stanie. Powiem wam tak, nie chcę tu źle wróżyć z fusów, ale naprawdę dosłownie czuję całym, jak to się mówi, sobą, głęboko w duchu czuję, że za chwilę nastąpi, używam i tak delikatnych słów, taka rozpierducha, że słowo kamienie zapłaczą, to mało powiedziane. Ja mam nadzieję, że z Bożą pomocą ta głupota rządzących tym światem to naprawdę się skończy, bo za chwilę może nie być już tego świata. Mam nadzieję, że będzie oglądał ten film ktoś, to jest między innymi rządzącym tym światem i sobie uświadomi, że może czas zatrzymać to szaleństwo, bo naprawdę poziom kretynizmu naszych rządzących jest naprawdę przecudowny. Człowiek nie może się położyć wieczorem spać, bo zasypia i śni mu się to samo, że no co się stało? No, ten sam sen. A czemuż? A dlatemuż, że no koniec świata się po prostu zbliża, który wywołamy sami. Który wywołamy niestety sami. Niestety. Niestety wywołamy sami ten koniec świata. Mam nadzieję, że po prostu ten film nie będzie ostatnim na kanale, bo byłoby to po prostu głupie. Ja nie nagrywam tego, żeby was straszyć czy coś. Nie chcę tu pokazywać, jak wyglądam, bo wyglądam tragicznie, jak dosłownie trup. Bo jestem po prostu przerażony tym, co miałem czelność zobaczyć. No, ujrzałem kawałek przyszłości, który dosłownie jest za minutę. Za minutę. Wy tego nie czujecie, nie czujecie tego, co ja. Ja dosłownie to poczułem. To dosłownie za minutę nastąpi. Już nawet dosłownie słyszę, jak już to się dzieje.
jeżeli ludzie nie oprzytomnieją, to na za chwilę dojdzie do takiego końca świata, że naprawdę gwarantuję, że powiem wam tak, że najlepszą opcją, co będzie można zrobić, to zrobić sobie popcorn, usiąść i patrzeć, jak świat się kończy, bo oni nie poprzestaną na tym, że zrobią rozpierduchę na świecie. Oni pójdą z tym o wiele dalej. Oni pójdą z tym tak daleko, że po prostu to już się wymknie spod kontroli na świecie. I tak naprawdę będą się napierdzielać masowo. I tak dalej. Wiecie, no ja już nie będę tworzył teorii spiskowych, że jak to Ameryka podpuści Chiny, żeby zaatakowały Rosję pod pretekstem, że to Rosja chce zaatakować Chiny, a potem Chiny się zorientują, że Amerykanie ich zrobili w jajo. To powiem tak, lata w przyszłości ludzie dopiero dowiedzą się, o co w tym konflikcie światowym chodziło. Ja powiem tylko tyle, że jestem przerażony, że jestem przerażony po prostu tym, że ludzkość jako gatunek jest tak głupia, że nie potrafi inaczej spraw załatwić. Tylko napierdalać się jak jaskiniowcy maczugami po łbach. A w tym wypadku atomówkami, rakietami i wszystkim. Mam pytanie, czy nie można załatwić inaczej tej sprawy, tylko trzeba poświęcić miliardy istnień, żeby jakieś kocopały ulżyły sobie? Nie mam pojęcia, nie odpowiem wam na to. Nie zadawajcie mi pytań pod tym filmem, bo po prostu nie chcę. Rozmawiajcie sami ze sobą w komentarzach, bo ja już mam dosyć. To, co mnie spotyka, to jest kataklizmem po prostu. Wiem, że to jest kanał poświęcony informatyce, systemowi Linux, ale muszę to powiedzieć, żeby to dotarło do dużej ilości ludzi, żeby te osoby, które po prostu to obejrzą, żeby wiedziały, że głupota na świecie już osiągnęła epicentrum. Za chwilę dosłownie ten reaktor głupoty ludzkiej wybuchnie. I wybuchnie tak, że usłyszycie i nawet dowiecie się i zobaczycie to. Dosłownie za minutę nastąpi koniec świata, jeżeli te przygłupy, które rządzą tym światem, się nie uspokoją. Ja naprawdę wam mówię, ja już jestem przerażony tym, co się dzieje. I sobie dla zaspokojenia nerwów to sobie remontuję stację roboczą HP. A tego nie będę pokazywał. No. To jest ta stacja robocza HP. Palcem zasłoniłem klucz do Windowsa 7. Tak wygląda stacja. Dzisiaj zmodyfikowałem komputer warsztatowy. Wrzuciłem mu nowy zasilacz. 750 W Silentium PC. A to był zasilacz, który siedział w tym komputerze warsztatowym. O takich parametrach. To był w ogóle za słaby zasilacz. Mniej więcej tak wygląda w środku. No i właśnie moi mili, właśnie jak nie mogę spać, to właśnie tym się zajmuję siedząc tutaj. Tym się zajmuję siedząc tutaj sobie właśnie w garażu. Jestem po prostu, powiem wam szczerze, przerażony głupotą naszych polityków, bo naprawdę. Proszę bardzo, moi mili, chcę wam pokazać.
porządku. Ciasteczka, syraczka. To jest ten zasilacz, który wrzuciłem do komputera warsztatowego. Wiecie, po Wi-Fi ściąganie tutaj. Ściąganie po Wi-Fi sygnału to trochę idzie. To jest ten zasilacz Silentium PC. Będziecie chcieli, to se stopujcie, poczytajcie. 85 lat gwarancji. Tak wygląda w środku. I to jest do system Power 9. No ten system Power 9 to ja mam w tym komputerze z akceleratorem graficznym. No, ktoś to polecił. No i tu są jego parametry. Nawet. No i dobra. Potrzebowałem tu... No, wentylator się spierdzielił. Potrzebowałem tutaj w komputerze warsztatowym mocniejszego zasilania. Bo wykonuję tutaj obliczenia. Na tym komputerze wykonuję obliczenia właśnie. Boeing Manager udostępniałem ten komputer do przetwarzania właśnie danych astrofizycznych Universe Home Polskiej Akademii Nauk. No i komputer sobie przetwarza. No i tak wyglądają temperatury. Powiem szczerze, tu jest zastosowane chłodzenie Fera 5, więc ten komputer mógłby się, powiem szczerze, spocić i nic mu się nie stanie. Nie ma takiej mocy. Dobrze, moi mili, a wracając do tego mojego snu, to jest przerażające, bo co się powtarza. No, a skoro teraz się powtórzyło znowu, to znaczy, że już jesteśmy jedną nogą w tym bagnie. Powiem wam tak. Cofnijcie się do mojego filmu chyba ze stycznia czy lutego tego roku, gdzie mówiłem, gdzie się zacznie masakra na świecie, gdzie się zacznie największa hekatomba wojskowa. Mówiłem, na Bliskim Wschodzie, obserwujcie Bliski Wschód. To, co się dzieje na Ukrainie, to jest przedszkole. To ma tam zwrócić oczy całego świata. A zobaczcie, napierdzielają się na Bałkanach, napierdzielają się na Bliskim Wschodzie, a w Afryce watażkowie palą całe pola pszenicy, zboża, żyta i tak dalej. I nikt o tym nawet nie mówi. W Etiopii mordują masowo ludzi. W innych krajach poza USA też trwa wojna i o tym się nie mówi, bo po prostu dlaczego? Dlatego, że my mamy o tym nie wiedzieć. Polak jest po to, żeby zapierdalał, a nie żeby wiedział, co się dzieje na świecie. Taka jest prawda niestety, moi mili. Poszukajcie sobie informacji, ile teraz ludzi zginęło w Etiopii. No, wojna domowa tam trwa, zajebista wojna domowa, ludzie giną codziennie. Przecież na Bliskim Wschodzie Irak, Iran i tak dalej. Przecież Izrael z Iranem napierdalają się rakietami w dzień. Tam ludzie też giną. W Iraku tak samo i tak dalej. Ludzie. Przecież to wystarczy poszukać, popatrzeć.
Ja wiem, że każdy ma w dupie, jego obchodzi własne podwórko, ale jak przyjdzie co do czego, to będzie spierdzielał, ile fabryka dała, żeby uciec. No. Tylko zapytam się, zaraz się odezwą cwaniacy, a bo ja wyjadę za granicę. Dokąd wyjedziesz? Niemcy przed nami zamkną zaraz bramkę. I już że sobie nigdzie nie pojeżdżysz. Podejrzewam, że zostaniemy jak w 39 osamotnieni. Ja uważam po prostu, że wszelkie kontrakty i interesy z USA należy zakończyć w tym momencie. Bo oni nas używają jako popychadła. A jeżeli nasz prezydent i premier mają jaja, to posłuchają się tego, co mówię. Bo żeby potem nie było, że miałem rację. Bo kontrakty i różne interesy z Amerykanami, jak znam dobrze historię, to chujowo dosyć wychodziły. Nie tylko dla nas, dla innych krajów tak samo. Oni robią wszystko, żeby to oni wyszli na korzyść tych interesów, a nie ty. Ty to dostaniesz jakąś tam miskę pierdolonego ryżu i masz to wpierdalać, a oni będą mieli lepsze profity. Przepraszam, że takimi wulgaryzmami pojechałem na koniec, ale wybaczcie. Ja powiem tylko tyle. Mogę się mylić, ale do tej pory jakoś się nie pomyliłem. Ja nie chcę, żebyście mnie uznawali za jasnowidza jak Jackowskiego, ale żeby być, po prostu, żeby przewidzieć przyszłość, nie trzeba być jasnowidzem. Wystarczy umieć myśleć logicznie, składać różne rzeczy w całość, analizować, symulować i człowiek sam dochodzi do pewnych wartości. Co się dzieje w danym momencie i jak to się potoczy w przyszłości. Dziękuję, trzymajcie się i życzę wam dobrej nocy. Piorun Burza Elektryk. Miejmy nadzieję, że może świat się nie skończy. Boże, dopomóż, żeby ta głupota i debilizm na święcie się zakończył, bo jest to bezsensowne. Okej, trzymajcie się. Dobrej nocy.